mieście rokiem Alfreda Wierusza Kowalskiego decyzją Rady Miasta Suwałk. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku, punktem kulminacyjnym, jest właśnie wystawa Egzotyczna Europa. Wystawa, której twórcami są autorką koncepcji, scenariusza i całej merytorycznej części tej wystawy pani kustosz Eliza Ptaszyńska. Autorem aranżacji wystawy jest pan Adam Orlewicz. Którzy jak starzy bywalcy naszego muzeum na pewno pamiętają, jest też autorem aranżacji stałej wystawy poświęconej życiu i twórczości Alfreda Wierusza Kowalskiego. Szanowni Państwo, wystawa Egzotyczna Europa jest jedną z największych prezentacji polskiego malarstwa w naszym kraju, w szczególności malarstwa, polskiego malarstwa tworzonego nad Izarą, czyli przez uczniów Akademii Sztuk Pięknej w Monachium. Ta największa odbyła się przed 10 laty i też wyszła spod naszej ręki, a dokładnie spod ręki pani Elizy. Była to wystawa malarza polscy w Monachium, która na tych samych salach, na których za chwilę będziecie Państwo oglądać po raz kolejny inne obrazy polskich monachijczyków, wtedy zgromadziliśmy tutaj ponad 200 obrazów i 90 twórców. Tym razem wystawa jest nieco skromniejsza pod względem ilościowym, bo jest tam tylko 63 nazwiska i 125 obrazów, ale myślę, że ta jest, nie oceniając, ale dla mnie przynajmniej o wiele smaczniejsza, o wiele bardziej dojrzalsza. Tamta była po prostu prezentacją, przeglądem polskiego malarstwa monachijskiego. Ta już ma pewną ideę, o której za chwilę powie jej autor. Szanowni Państwo, ja chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, żeby wystawa mogła powstać. Zaczynając od autorów, pani Elizy, od pana Adama. Poprzez te muzea, które udostępniły nam swoje kolekcje, czyli Muzeum Narodowe w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Okręgowe w Lesznie i przede wszystkim także słowa gorącego podziękowania kieruję ku kolekcjonerom prywatnym. Jest pewnie kilkunastu, prawda, Elizo? Są i tutaj, o czym też pewnie za chwilę Państwo usłyszycie, jest to o tyle ciekawe, że część tych obrazów nigdy w życiu, nigdy w historii nie była prezentowana publicznie. Są to pierwsze często publiczne prezentacje wystawy. Nasz Wydział Kultury, który też bardzo wspiera, jak wspomniał pan dyrektor, te wszystkie działania, które mają miejsce w naszym mieście związane z upamiętnieniem tej wielkiej postaci, wielkiego obywatela naszego miasta, ale także bardzo, bardzo dziękuję panie dyrektorze, że pan podejmuje tyle inicjatyw, tyle działań upamiętniających wielkich obywateli naszego miasta, że kształci pan te postawy i pamiętamy o tym, że nie tylko ekonomia i gospodarka są ważne, ale także kultura, która przede wszystkim, jak okazuje się, jest wieczna i nieśmiertelna. Pan dyrektor oczywiście jest głową, jest liderem, ale ma wspaniały zespół, który też wspiera go w tych wielkich działaniach i gratuluje tych wielu inicjatyw, wielkich przedsięwzięć. No i życzę dalszych takich sukcesów i mam nadzieję, że tak licznie, jak wszyscy Państwo jesteście, to będziemy codziennie, rzeczywiście tak na spokojnie, przyglądać się tym wspaniałym okazom, które nam Pan tutaj zadbał o to, żeby się znalazły. Dziękuję bardzo. Przedstawiciel rodziny Wieruszów Kowalskich, pan Marek Turowski. Dobry wieczór. No, rano mi powiedziano, że nie jestem podobny do pradziadka i to mnie smuci, niestety. Ale przysięgam, to jest mój pradziadek, nie dziadek. Ale z dostatkowy tak. No zobaczymy. I nie mam jego talentu też, no to szkoda. Ja nie, raczej nie maluję, ale próbowałem, ale mama moja mówiła oczywiście, że mam talent, bo moja mama. A ja oczywiście nie mam tego talentu i to mnie smuci. No. Przyleciałem 3 dni temu, 4 dni temu do Paryża, bo żyłem w Paryżu i moja mama miała tam
pracownię i wyjechała z Polski 55 lat temu. No i przybyłem tam 3-4 dni, byłem na wystawie, byłem na grobie mamusi i wiedziałem, że przyjadę tutaj. Porozmawiałem trochę z nią i byłem bardzo dumny, że przyjadę i reprezentować. I pytałem ją, tak trochę mówiąc głupio, czy mam coś powiedzieć, jak to wyczuję i że będę tutaj co powiedzieć wam. No. Ja tylko mogę powiedzieć, że żyję od 10 lat w kraju w Zatoce Persyjskiej i tam życie jest zupełnie inne. Jest dużo pieniążków teraz. 40 lat, ten kraj 40 lat temu był pustynią, nic tam nie było i dzisiaj jak ktoś tam już może pojechał do Dubaju albo do Abu Dhabi, to będziecie zaskoczeni przez budynki, przez te budowlany, jak powiedzieć, budowlany, przepraszam za polski, no. Ale to nie znaczy, że ci ludzie się oddalili od kultury. Nie mieli kultury tak, jak my mamy, tak powiedzieć szczerze, ale jeszcze idą do pustyni, jeszcze rozmawiają między nimi i tą kulturę taką, można powiedzieć, dosyć bazową, próbują zachować. To jest taka dualność niesamowita. I ta kultura się traci trochę, jak się tam żyje tak tyle lat jak ja, to widać, że w Europie już młodzi zaczynają się oddalać od tej kultury, od obrazów, od tych dawnych czasach. Ja mogę wam powiedzieć, że mi to brak tam, bo nie ma tych bazowej kultury, tych obrazów i te ludzie, co tam żyją i nawet za granicą, szukają. I to dlatego ten kraj tam próbuje inwestować w kulturze, jak nie wiem jak powiedzieć. I budują ruch ze Francją tam współpracują i będą piękne obrazy. Tam widzimy najpiękniejsze wystawy prywatne na pewno, może nie tak piękne jak tam. Bardzo przepraszam. No ale chciałem to powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Jestem bardzo dumny z rodziny mojej oczywiście i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby młodzież i wszyscy dalej inwestowali. Dziękuję bardzo za pomoc i za pracę. I Lizo, oczywiście ty, bo zakochasz się mojego pradziadka. Niebezpieczne. Już przepadłem chyba, no ja jestem jeszcze ja. No. I mówię to, bo może ludzie sobie nie zdają sprawy, jak żyją w kraju i codziennie pracują i że to jest bardzo ważne. Jak tego nie ma, to jest brak czegoś dla osoby i nie wiadomo co robić. I pieniądz, konsumpcja, te wszystkie sprawy to są ważne przez kilka dni, a później nic nie ma. Za chwileczkę obejrzycie Państwo wystawę Egzotyczna Europa, której założeniem było ukazanie malarstwa polskich artystów aktywnych, czynnych w Monachium w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX. Odmienności tego malarstwa wobec malarstwa innych narodów, innych nacji też w tym mieście tworzących i zbadanie, na czym ta odmienność polega. Artyści polscy przebywali tam w środowisku międzynarodowym. Podlegali takim samym wpływom i takim samym parciom, jak i inni twórcy. Czyli uczyli się w tej samej akademii, czyli wypełniali ten sam program nauczania. Uczyli się w tych samych pracowniach, czyli u tych samych profesorów. Oglądali to samo malarstwo w Starej Pinakotece. Zwiedzali te same wystawy malarstwa nowoczesnego, współczesnego, wówczas. Ulegali tym samym modom i nurtom artystycznym. A mimo to ich twórczość była odmienna. I zauważali to recenzenci niemieccy monachijscy. Podkreślali werwę, energię malarskich relacji w ich malarstwie. Podkreślali harmonię barw. Podkreślali silną charakterystykę postaci, skłonność do efektów, tak to brzmiało, i cichą melancholię krajobrazów pokazywanych na płótnach. Tak jeden z recenzentów ocenił wystawę, na której pokazywali swoje prace także Polacy, między innymi Alfred Wieruszko-Walski, trzy obrazy, i Józef Chełmoński, dwa obrazy,
A wymieniam akurat te nazwiska, było ich więcej, dlatego że właśnie te nazwiska przywołał recenzent, twierdząc, że są to dzieła tych twórców, są tak najbardziej, najlepiej oddają charakter polskiego malarstwa. I teraz za chwilę Państwo obejrzycie. Wejdziecie Państwo na pierwszą salę, na której pokazałem dwa takie zjawiska w historii Polski, w dziejach naszej kultury, a mianowicie z jednej strony powstanie styczniowe, odwołanie do powstania, czyli do powstań, do walki o niepodległość, z zsyłkami, ze śmiercią na wygnaniu, z więzieniem, z utratą nadziei na odzyskanie niepodległości. Natomiast z drugiej strony odwołanie do kultury sarmackiej, szlacheckiej, kultury, która jest żywa także dzisiaj, chyba ku naszemu nieszczęściu. Ja wiem, że to są czasami kontrowersyjne tezy. Kultura szlachecka z mitem wielkiej przeszłości, z mitem jedności, harmonii, a jednocześnie z nieumiejętnością i niechęcią do stworzenia silnego państwa, z odcięciem się od narodu i myśleniem kategoriami własnego folwarku za ścianką. To wszystko, te dwa wielkie zjawiska w naszej historii i kulturze zdeterminowały nasze dzieje, ale także nasze malarstwo. Dlatego, że malarstwo jednak jest jakimś odbiciem rzeczywistości, w której powstaje. Na drugiej sali widzicie Państwo w świat wiejski, wsi, obrzędów wiejskich. Na płótnach naszych malarzy przede wszystkim znajdziecie Państwo właśnie świat związany z wsią. Z wsią nie pracy, nie biedy, nie znoju, ale wsią wolnego czasu, obrzędów religijnych, rozrywek. Czyli nie chłopstwo, a jednak drobna szlachta i zaścianki. Na tej sali, na którą Państwo wejdziecie, pierwszej, drugiej sali, to jest przede wszystkim sala duchowości, czyli obrzędy religijne, między innymi także wesele, jest także przecież ślub, jest także obrzędem religijnym, ale obok tej takiej żarliwości religijnej, obrazy, które mówią o wierze w zabobony, w czary, w uroki, to wszystko u nas się przeplatało. Wszystko ze sobą się wiązało. Na kolejnej sali, trzeciej, najważniejszej, największej, z prawej strony wejdziecie Państwo w świat wielkiej naszej przeszłości, wojen XVII-wiecznych, momentów chwały oręża polskiego i też bardzo ważnego gatunku malarstwa, malarstwa batalistycznego. Malarstwa związanego z bitwami, wojskiem, tą kulturą walki, ale w naszym polskim wydaniu to nie jest wojna, walka pokazana w takim całym jej okrucieństwie i prawdzie, czyli nie ma krwi, nie ma śmierci, nie ma cierpienia. Natomiast zdarzają się pochody z łupami, ćwiczenia, wstrzymanie na przykład z łuku, jakieś pojedynki, gdzieś jakiś zaganiacz koni, jakiś jacyś odpoczywający wojacy. Przywołanie tej części wystawy i tego gatunku malarstwa to oczywiście przywołanie twórczości Józefa Branta, a więc także kresów, które on tak chętnie malował, gdzie jeździł, które znał. A kresy to także ich mieszkańcy, Ukraińcy, a przede wszystkim Kozacy i dalecy mieszkańcy już rubieży Europy, Czerkiesi. I na wystawie, przechadzając się po wystawie, co jakiś czas będziecie Państwo rozpoznawali mieszkańców ziem polskich, czyli mieszkańców jakichś wiosek mazowieckich, ale też Cyganów, Żydów, Kozaków, Czerkiesów,
KUCU. Dlatego, że Polska była wówczas Europa Środkowa. Byłam wówczas takim tyglem wielonarodowym, wielokulturowym i wieloreligijnym. I na wystawie to Państwo także dostrzeżecie. Przesunek wystawy prowadzi droga poprzez polskie miasteczka, niewielkie, z małymi ryneczkami, zabłoconymi ulicami, z ryneczkami wypełnionymi wiejskimi przekupniami. Tam, gdzie się robi ciaśniej, gdzie jest więcej budynków, jakieś warsztaty, tam są Żydzi, rzemieślnik żydowski i tam jest synagoga, tam jest rabin. Z lewej strony jest znowu polska wieś i znowu nie wieś pracująca, ale ludzie, chłopi w takim stanie zawieszenia, w takim stanie pomiędzy jedną czynnością a drugą, pomiędzy jednym miejscem a drugim. Chłopi, którzy wracają z pola, ktoś się modli na polu, ktoś siedzi na łące, a więc znowu nie praca, tylko ten czas taki wolny, inny, oderwany od takiej codzienności. I to jest też cecha naszego malarstwa, pokazywanie ludzi właśnie w takim zawieszeniu. Zawsze ktoś gdzieś jedzie, ktoś gdzieś idzie, nie bardzo wiadomo skąd, dokąd, nie bardzo wiadomo gdzie jest, dokąd zmierza i nawet nie bardzo wiadomo kto to jest. Czasami nie bardzo widać, a czasami, mimo że mamy do czynienia z malarstwem realistycznym, to te szczegóły nie są aż tak realistycznie odtworzone, żebyśmy mogli dokładnie to odczytać. Tutaj chciałabym bardzo powiedzieć o tym, o czym nie powinnam mówić, to znaczy o brakach. Czego na tej wystawie nie ma? Nie mogło być na tej wystawie wizerunków wielkich miast, nowoczesnych, z ich takim ruchem, gwarem, prędkością, tempa życia. Bo po prostu takich miast w Polsce nie było. Nie ma teatrów, kawiarni, nie wiem, tramwajów elektrycznych czy konnych najpierw. Polscy malarze odzwierciedlali polską rzeczywistość, wobec tego malowali właśnie te małe miasteczka, o których już mówiłam. Nie ma też rozwiniętej cywilizacji, przemysłu. XIX wiek to czas wielkiego postępu technicznego, wielkiego rozwoju przemysłu. Przecież powstają te wielkie regiony, bardzo uprzemysłowione, do których między innymi Polacy w setkach tysięcy wyjeżdżali przecież wówczas. I z tego na polskich obrazach także nie ma. Dlatego, że u nas tego nie było. Nie ma też naturalizmu, dlatego, że nasze malarstwo jednak, chociaż właśnie jest to realizm, to jest to taki realizm lekko stylizowany, kanty życia są wygładzone. To wszystko mówię po to, żeby Państwu powiedzieć, że ten dobór obrazów to nie był tylko taki dobór, że ja tak zadecydowałam i tak wybrałam, ale dlatego, że takie to malarstwo wówczas było. I trudno mi było znaleźć obraz przedstawiający właśnie wielkie miasto. Znalazłam jeden, wisi za Państwem, taki rok, potem Państwo możecie obejrzeć. I to też jest taki bardzo charakterystyczny, bo ta ulica w centrum Warszawy jest pusta, gdzieś tam stoi Stójkowy i ktoś tam idzie ulicą. Taki kraj, o jakim powiedziałam, bezgranicznych przestrzeni, pustki, jednak lekko zacofany, nie tak rozwinięty cywilizacyjnie jak kraje Europy Zachodniej. Kraj wielokulturowy, wielonarodowościowy, kraj chaosu. I właśnie takich miasteczek raczej nędznych niż malowniczych. Tych wsi także nędznych, bardziej niż uporządkowanych. Ten kraj jednak dla ludzi zachodu, odbiorców zachodnich, mógł wydawać się atrakcyjny, mógł być takim przedmiotem pożądania, podziwu, właśnie światem takim egzotycznym. Dlaczego?
Dlatego, że dla Europejczyka, który żył w świecie na pewno zasobniejszym, bogatszym, na pewno bardziej uporządkowanym, na pewno lepiej zarządzanym, to jednak żył w świecie stabilnym, żył w świecie takich sztywnych reguł, w świecie o takich sztywnych zasadach życia społecznego, życia towarzyskiego. Polska i inne kraje Europy Środkowej otwierały przed nim taką przestrzeń wielkich emocji, przestrzeń wolności, przestrzeń swobody, a także bezkarności. W takim bezgranicznym świecie jest miejsce na wszystko, na wszystkie emocje. Sztuka zawsze ma takie funkcje kompensacyjne. Więc taki człowiek z Zachodu, żyjący w takim spokojnym, ustabilizowanym świecie, raptem mógł przeżyć, oglądając polskie obrazy, mógł przeżyć takie poczucie na przykład zagubienia gdzieś w takim bezkresnym pejzażu przestawionym na płótnie. Mógł przeżyć grozę, oglądając napad wilków, czy gdzieś tam czarujące wilki. Mógł przeżyć wielką radość i takie zapamiętanie, widząc pędzące przez pola zaprzęgi z jakimś roześmianym wieśniakiem, albo orszaki ślubne, czy też widząc takie zapamiętanie w tańcu weselników. To wszystko człowiek Zachodu mógł właśnie przeżywać w pełni, oglądając nasze polskie malarstwo. Wystawa kończy się takim spacerem po kresach polskich. To jest region dla nas do dzisiaj bardzo, bardzo ważny. I tam żegnamy się z malarzem polskim Monachium, malarzem odmiennym i malarstwem, które być może dla widzów zachodnich nie zawsze było czytelne pod jednym względem, a mianowicie takim, że to wszystko była Europa. Ci Kozacy, Czerkiesi, ci Huculi z tak odmienną kulturą, te barwne stroje, te właśnie bezkresne przestrzenie. Tak naprawdę to wszystko jest Europa, tak jak Paryż czy Rzym.